dobry. Witam Państwa na pierwszych zajęciach treningu umysłu. Bardzo się cieszę, że Państwo są z nami. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa kilka zadań, które pozwolą Wam ćwiczyć umysł. Umysł jako jedyny narząd się pod wpływem używania nie starzeje. W przeciwieństwie do innych narządów, jak na przykład mięśni czy stawów, które pod wpływem używania się po prostu starzeją, natomiast mózg wręcz przeciwnie. Także używanie go i ćwiczenie jest bardzo ważne, szczególnie w takich trudnych czasach, jakich teraz żyjemy. Z czym kojarzy się Państwu wiosna? Omówię to na przykładzie lata. Z czym mi się kojarzy lato? Lato mi się kojarzy ze słońcem, z morzem, z wakacjami, z przyrodą, z wędrówkami po plaży. To samo Państwo sobie po prostu wyobraźcie, z czym Wam się kojarzy wiosna. Drugie zadanie dotyczy pozytywnego myślenia. Pozytywne myślenie i nastawienie do życia jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie w tych trudnych czasach, w których żyjemy, gdzie no może nie jest zbyt fajnie, ale jak to w każdej sytuacji, można znaleźć coś optymistycznego. Są wśród nas na pewno i pesymiści, i optymiści. Będziemy pracować nad tym, żeby ten optymizm był jak największy. Przygotowałam dla Państwa 5 zdań, które trzeba będzie przekształcić, tak jakby to powiedział optymista i tak jakby to powiedział pesymista. Pierwsze zdanie: napisałam połowę opowiadania. I teraz, żeby Państwo mieli przykład, ja je przekształcę. Napisałam już połowę opowiadania. Cieszę się, jestem optymistą. Pesymista powie: dopiero napisałem połowę opowiadania. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Teraz zdania do samodzielnego przekształcenia. Mam do wyprasowania połowę prania. Drugie. Idzie lato. Trzecie. Jutro ma padać deszcz. Czwarte. Będę robić obiad. Dlaczego warto być optymistą? Omówię z Państwem na przykładzie szklanki wody. Jeżeli trzymam szklankę wody przez chwilę, to nie jest to dla mnie problem. Ale jeżeli ja bym musiała trzymać tą szklankę wody cały dzień, no to już się staje trudno, ciężko. Trzymaj sobie tą szklankę wody przez cały dzień, ręka ci zdrętwieje, wszystko ci zdrętwieje, tak? Czyli jest to alegoria tego, że małe problemy, jeżeli trzymamy je w sobie, nic z nimi nie robimy, nie staramy się ich rozwiązać, stają się wielkimi problemami, których no już potem ciężko rozsupłać, rozwiązać. Także starajcie się rozwiązywać swoje problemy, gdy są małe, nie trzymajcie ich w sobie, a będzie lepiej. Jeżeli jesteśmy przy temacie wody, to picie wody i w ogóle płynów jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie dla naszego mózgu, ponieważ jest on najbardziej uwodnioną częścią naszego organizmu. Jeżeli wody brakuje, to on po prostu jako pierwszy źle funkcjonuje. Także pijcie wodę na zdrowie. W kolejnym zadaniu będziemy ćwiczyć logiczne myślenie. Zadanie to spodobało się mojemu mężowi, który wyciągnął je z wielu zadań, które mam w swoim zanadrzu. Nie traktujcie go Państwo tak całkiem serio, ale starajcie się wysnuć logiczne wnioski. Wyobraź sobie, że na skutek kataklizmu na Ziemi wyginęli wszyscy jej mieszkańcy. Ocalało jedynie 10 osób, które w czasie kataklizmu leciało samolotem.
Niestety, tylko 7 z tych osób może przeżyć. To jest szczęśliwie wylądować i zamieszkać na nowej wyspie. Zdecyduj, które osoby mają pozostać na wyspie i dlaczego. Uzasadnienie będzie bardzo ważne. Pierwsze. Profesor uniwersytetu, kobieta, wiek nieznany. Druga osoba. Lekarz, homoseksualista, mężczyzna, wiek nieznany. Trzecie. Wódz afrykańskiego plemienia, mężczyzna, wiek nieznany. Czwarte. Żona wodza, w ciąży, wiek nieznany. Piąte. Piosenkarka, kobieta, lat 26. Szóste. Sędzia, mężczyzna, wiek nieznany. Siódme. Wojownik z mieczem, mężczyzna, wiek nieznany. Ósme. Duchowny, mężczyzna, wiek nieznany. Dziewiąte. Policjant z bronią, mężczyzna, wiek nieznany. Dziesiąte. Specjalistka od upraw rolnych, alkoholiczka, kobieta, lat 28. Waszym zadaniem jest wybrać, które z tych 10 osób w liczbie 7 byłyby najlepiej pożądane. Żeby Państwu ułatwić to zadanie, jeszcze raz przypomnimy, jakie postacie są do wyboru. Bardzo ciekawa, kogo wybraliście spośród tych 10 osób. I co? Wcale to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało na początku. Jestem bardzo ciekawa, kogo wybraliście. Piszcie w komentarzach, uzasadniajcie. Czekam na Wasze wypowiedzi. Kolejne zadanie ćwiczy kreatywność. Kreatywność jest też bardzo ważna w naszym życiu i mówiąc szczerze, nie zawsze ją ćwiczymy. Temu służy dzisiejsze zadanie. Każdy z Was na pewno zna takie urządzenie. Widelec, tak? Macie rację, to jest widelec. Widelec służy do jedzenia. Ale Waszym zadaniem jest wymyślić inne zastosowania dla widelca. Im więcej, tym lepiej. Piszcie w komentarzach, do czego można użyć widelca. Kolejne zadanie ćwiczy koordynację naszych dwóch półkul mózgowych, które nie zawsze równo pracują. Do tego będą potrzebne dwa pisaki albo dwa długopisy. No, dwie rzeczy do pisania oraz kartka papieru. Do jednej i do drugiej ręki pisadełka i dzielimy kartkę sobie na połowę. I teraz będziemy rysować oburącz po jednej i po drugiej stronie to samo lustrzane odbicie. I ja najpierw narysuję okulary. Proszę bardzo.
Drugie, narysujemy choinkę. Chodzi o to, żeby rysować jednocześnie to samo powoli, a dokładnie. Więc już mamy dwie rzeczy. Teraz sobie narysujemy księżyc. O! Udało mi się. I teraz coś trudniejszego. Narysujemy domek. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby było to lustrzane odbicie. Wiadomo, że po lewej stronie, jeżeli ktoś jest praworęczny, to mu gorzej wyjdzie, nie należy się tym zupełnie przejmować. Chodzi o to, żeby odwzorować co po prawo, co po lewej stronie. Proszę Państwa, oto moje rysunki. To już wszystkie zadania, które przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Pożegnam się z Wami słowami piosenki. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Proszę Państwa, kiedyś ta epidemia minie. Zwyciężymy! Szanowni Państwo, otrzymałam od Państwa 8 pytań, na które teraz odpowiem, ale oczywiście zapraszam do zadawania dalszych. Jeśli nazbiera się kilka kolejnych, to nagram ponownie na nie odpowiedzi. Pierwsze pytanie brzmi, jak zbudować swoją odporność? Najważniejsze jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że nie da się zbudować odporności z dnia na dzień. Nasza odporność związana jest z prawidłowym działaniem pewnych typów komórek, leukocytów, limfocytów i te komórki, aby prawidłowo funkcjonować, muszą prawidłowo dojrzewać, a w związku z tym nie da się zrobić tego z dnia na dzień. Dla naszej prawidłowej odporności bardzo ważna jest prawidłowa dieta i aktywność fizyczna. Z aktywnością fizyczną jest teraz zdecydowanie gorzej, musimy się więc regularnie gimnastykować. Drugie pytanie. Czy szeroko reklamowane suplementy diety wspomagają naszą odporność? Jeśli tak, to jakie? Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że na bieżąco jedyną rzeczą, którą musimy suplementować, bo nasz organizm nie radzi sobie z jej wytwarzaniem, jest witamina D. I niewątpliwie niedobory witaminy D wpływają niekorzystnie na naszą odporność. W związku z tym, że witamina D na bieżąco powstaje w naszej skórze pod wpływem słońca, siedzimy teraz dużo w domu, chociażby dlatego, że takie są rekomendacje, na pewno witaminę D należy suplementować. Rekomendacje dla osób starszych są takie, żeby suplementować witaminę D przy braku jakichkolwiek dodatkowych wskazań, przy prawidłowej diecie u osób zdrowych w ilości 800 do 2000 jednostek na dzień. Proszę więc zwrócić na to uwagę. Ważne jest to, że
Witamina D znajduje się w wielu różnych preparatach. Powinniśmy stosować te, które są lekami, a nie suplementami diety, bo wtedy rzeczywiście 1000 oznacza 1000, a nie tak naprawdę nie wiemy, co bierzemy. Co do innych suplementów, to oczywiście jeśli mamy niedobory, to brać je należy. Natomiast przewlekłe stosowanie wszystkich suplementów może być niekorzystne dla organizmu i w związku z tym nie polecamy żadnej dodatkowej suplementacji. W okresie teraz, kiedy Państwo nie wychodzicie z domu i możecie mieć trochę gorszą dietę wynikającą z tego, że jecie Państwo mniej warzyw, świeżych i owoców, można suplementować przez jakiś czas, czyli przez ten czas koronawirusa, miesiąc czy dwa, komplet witamin i komplet minerałów, wtedy absolutnie dowolny. W przypadku niedoborów nasz organizm pobierze sobie to, czego będzie potrzebował. Przywlekle natomiast robić tego nie należy i to jest bardzo ważne. Trzecie pytanie jest bardzo szerokie. Jak żyć? Odpowiedź na to pytanie jest trudna i to pytanie pewnie niezależne jest od epoki koronawirusa. Natomiast myślę, że tak jak rozumiem, że dotyczy ono jednak koronawirusa, więc w epoce koronawirusa musimy zachować jak najwięcej normalności. Ważna jest więc aktywność fizyczna, ponieważ rekomendowane jest niewychodzenie z domu, dbajmy o gimnastykę, otwierajmy szeroko okna i ćwiczmy, najlepiej co najmniej 10 minut codziennie. Ważna jest też prawidłowa dieta. Jeśli ktoś robi nam zakupy, no to pamiętajmy o świeżych warzywach i owocach. Jeśli lubimy je sami, to również o nich pamiętajmy. Ważne jest to, żeby mieć kontakt z ludźmi. No i kiedy nie możemy się spotykać, ważny jest kontakt telefoniczny. Polecamy też wszystkie połączenia wideo, ponieważ jest to namiastką spotkania z drugim człowiekiem. Kolejne pytanie, jaki dystans między osobami zachować w dobie koronawirusa, bo są różne odległości w mediach. Generalnie uważa się, że bezpieczna odległość to są 2 metry i taką odległość polecamy. Czy maski szyte domowymi sposobami chronią? I kolejne pytanie bezpośrednio z tym związane, nosić czy nie nosić maski? Jest coraz więcej dowodów na to, że te maski szyte domowym sposobem z powszechnie dostępnych materiałów nie chronią w taki sposób, w jaki chronią maski chirurgiczne. Natomiast ważne jest to, że chronią trochę nas, ponieważ jeśli mamy maseczkę na twarzy, to nie dotykamy rękoma ust czy nosa, w związku z tym nie dotykamy też tej maski, bo tego przecież się uczymy, a zatem no, jesteśmy odrobinę bezpieczniejsi. Natomiast w sensie penetracji te maski na pewno no, nie mają takiej skuteczności jak maski chirurgiczne. Co do noszenia masek, to na to pytanie, no, dzisiaj w jakiś sposób ma już inną aktualność niż kilka dni temu, ponieważ od 16 noszenie masek w przestrzeni publicznej w naszym kraju jest obowiązkowe. Pytanie siódme. Czemu umiera tyle starszych osób we Włoszech? Generalnie wszędzie na świecie umiera więcej osób starszych niż osób młodszych i to śmiertelność jest tym większa, im starsza jest grupa wiekowa. To trochę wynika z samego procesu starzenia. Proces starzenia wpływa w taki sposób na nasz organizm, że gorzej reagujemy na choroby, to znaczy łatwiej chorujemy i zawsze mamy cięższy przebieg tych chorób. W związku z tym spodziewamy się cięższego przebiegu u 80-latka niż u 40-latka, ale również niż u 60-latka. Dodatkowo znaczenie mają choroby przewlekłe. Wiele chorób, które wpływają na nasze płuca, na nasz układ krążenia, na nasze serce, ale też na układ immunologiczny, to są typowe choroby, których ryzyko narasta z wiekiem. I osoby chorujące na nadciśnienie, na niewydolność serca, na cukrzycę, mają zwiększone ryzyko zachorowania, ale też ciężkiego przebiegu. Proszę zobaczyć, że są to choroby bardzo częste
u osób starszych. Ważne jest to jednak, żeby zdać sobie sprawę, że kiedy na przykład mówimy o cukrzycy, to ryzyko w przypadku takiej cukrzycy, kiedy macie Państwo rozpoznaną cukrzycę, ale dzięki temu, że regularnie bierzecie Państwo leki i trochę pilnujecie diety, to poziomy glikemii macie Państwo prawidłowe, to ryzyko wtedy nie wzrasta tak drastycznie, jak wzrasta w przypadku osób ze skaczącymi poziomami glikemii, bo te wahania poziomu glikemii mają bardzo duże znaczenie dla komórek naszego układu odpornościowego. I ostatnie pytanie, czy przypadkiem wirus nie jest groźniejszy niż mówią? To trochę zależy, kogo słuchamy, bo to trochę zależy wtedy, różni ludzie mówią różne rzeczy. Wirus niestety jest groźny i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Jest groźny przede wszystkim dla osób starszych, a zatem stosujmy się do rekomendacji. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Dziękuję.